Zresztą szału nie ma, gorąco nie jest, ale świeci słońce, więc nie siedzimy w domu, tylko idziemy zrobić obejście miasta. Bez jakiegoś konkretnego planu, no ale jakiś tam spacer zrobimy przez park, to tu, to tam. Wrócimy i dzisiaj chyba rozpalimy ogień, zrobimy sobie jakieś kiełbaski, bo trochę jeszcze nam tej dobrej kiełbasy zostało. No i tak. Dobra, wyrzucaj tą pieluchę, Klarek. Ty otwieraj bramę. To było porówno. Dobra. Już? Jeszcze, bo się nie zmieścimy przez taką szparę. Dobra, cyknij. Poproszę. Daj. Dobra, wychodzimy, towarzycho. Idziemy najpierw na Grodzką, moi drodzy, moi mini. Cyk, 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 cyk. No. W lewo na razie nie skręcamy. Teraz idziemy po chlebek. Tym razem nie do Mosionka, bo szczerze mówiąc mi trochę nie po drodze. Idziemy tutaj, kupimy po drodze chleb. No, idziemy dalej. Macie słomki? Mhm. Smakują wam? No i Matylda właśnie słusznie zauważyła, że pojawiły się ławeczki na placyku. Jak na zawołanie. Wracamy do domu parkiem, czyli trochę okrężną drogą, ale jest tak fajnie gęsto zielono, że aż miło tu wejść, nie Matylda? No. Czemu tutaj idziemy? No bo tak mama chciała. No tak jest ładnie. Idziemy na obiad. Idziemy robić dopiero obiad. Ale kraczą ptaszyska. Dobra, idziemy sprawdzić, czy są kotki, nie? A tak się zdarzy, żeby minęło powiedzmy 5 minut bez jakiejś awantury, kłótni, bijatyki? Przyjdzie wreszcie taki dzień, czy nie? Chyba nie. No chyba właśnie nie. Nie będzie zgody? Super. Weszłam tak na biegu do domu. Szybko wstawię zupę, żeby było jako jakieś wyjście awaryjne na taki podwieczór. Zaraz przyjedzie Paweł, wstawiamy kiełbaski i zrobimy sobie jeszcze dzisiaj takiego grilla z resztek dobrej kiełby. No i pewnie spędzimy resztę popołudnia na podwórku, bo jest całkiem przyjemnie dzisiaj. No i trzeba będzie tylko dzieciakom wymyślić jakieś zadanie. A dzisiaj mieli przygotować z Pawełkiem budę po naszych owczarkach. To znaczy mieli tam wysprzątać, wyczyścić, poprzynosić jakieś koce, ręczniki, wymościć temu małemu jakąś dziuplę miłą. Takie fajne, ciepłe schronienie chcą mu tam zrobić. No, więc jakiś tam plan jest. Oczywiście liczymy godziny, dni, już nie dni, teraz już chyba godziny do piątku. Matylda każe sobie czytać książki o pieskach, wybiera bajki o pieskach, więc już jest totalnie skoncentrowana na psie, na szczeniaku. Więc chyba to będzie owczarek w piątek. Chociaż jakby mi dzisiaj ktoś dał znać, że gdzieś tu za rogiem jest jakiś kundelek do wzięcia od ręki, to szłabym od razu, czy tam jechała. I brałabym to, co by było, więc już mi wcale nie zależy na żadnym konkretnym owczarku, ani innej rasie. No ale nic, na razie okazuje się, że jest jakiś temat deficytowy z tymi psami, to jest w ogóle jakiś problem, żeby szczeniaka dorwać, więc nawet takiego burka mieszańca. Więc no nic, będzie chyba ten owczarek. Zresztą nie, żebym ja była jakaś nieszczęśliwa z tego powodu, bo owczarki bardzo mi się podobają. Także to działa. Dzieciaki czekają na mnie na dworze, także muszę się pospieszyć, zanim coś tam wymyślą i zmalują jakiś numer. Co ci potrzebne jest, kochana? Asko idzie. Zapamiętać ci pomogę. A Wadziulek to chyba się za odkręcanie wody wziął. No oczywiście, Władysław! Oducz się tego, bo jak to ta woda odkręci, to będziesz cały mokry. Chodź! Czuję ją.
Chodźcie, weźmiemy wózek, idziemy już pod wiatę. Zaraz tata napali. A przy oczku nam zakwitło coś fioletowego, ładnego. Właśnie coś takiego kolorowego jest nam potrzebne na tej półce wyżej. Śpiący jesteś, co Władek? Dobry. Dobry. Dzisiaj na skróty. Kiedy ja coś będę miał z tych filmów? To zależy, jak bardzo się postarasz. Ze wszystkich tych ogródkowych tematów, to chyba tego nie mogę się doczekać najbardziej. Truskaweczki. Dzisiaj już po raz, nie wiem, który z kolei stwierdziliśmy, że jest nam potrzebny czajnik pod wiatą. Najpierw myśleliśmy o takim, w którym będziemy gotować wodę na ogniu. Ale to w sumie jest dosyć kłopotliwe. Chyba no nie zawsze po prostu chce się napalić ogień, żeby się kawę napić. Więc pewnie poszukamy jakiegoś elektrycznego, fajnego, który nam się po prostu tak stylistycznie spodoba. No bo jednak ciągle kawkę chcemy pić i nie do końca zawsze chce się lecieć do domu po tą filiżankę kawy. Więc dobrze będzie po prostu tam sobie zainstalować czajnik i móc sobie zawsze zrobić świeżą, ciepłą, małą kawkę. Chciałam przyjść dopilnować zupy, zresztą najfajniejszej zupy na świecie. Właściwie nawet ciężko to zupą nazwać, to jest wywar z warzyw, ale dla mnie najlepszy na świecie. Byłam do tego stopnia leniwa, że nawet mi się nie chciało poczekać z wyrzuceniem botwiny na koniec, bo nie chce mi się tutaj stać przy tym pilnować. Wszystko gotuje się razem od samego początku. No ale dla mnie takie ugotowane warzywa w tej wodzie to jest po prostu miazga. Nic mi więcej nie potrzeba, żadnej śmietany, nic takiego, tylko sól, pieprz, jakieś podstawowe zupne przyprawy. Biorę im już jedną, nie? Ale pachnie. No i kto tak głupio kroi pomidory? Tylko Pawełek tak głupio kroi pomidory. Przecież pomidory się kroi w drugą stronę. Jak się nie umie, to się kroi w drugą stronę, tak. Normalnie się kroi w drugą stronę. To jest. Pogadamy w domu. Jakiś, nie wiem, ruski patent. Pokaż te swoje burgerki. Taka skromna kanapeczka. No, już druga. Jeszcze jedna będzie chyba. Jakiś wózek ci tu przyprowadza i się dotoczysz. Kluczowe są sosy. Chodzi o to, żeby ich było za dużo. Opowiedz, opowiedz nam o tym. Żeby ci mogło kapać, tak? Sos amerykański oczywiście jest najlepszy. Czyli ten, którego nie masz? Nie, no tu kapię. Ten taki jakby łososiowy. Myślałam, że amerykański to jest taki barbecue. No, do tego. Co robicie, dziewczynki? Oczyszczamy dla pieca, na pieca miski. Aha. Larunia, zabieraj tego swojego kota stąd, bo ci się tu smaruje. Wracamy do domu nakarmić Władka zupą, bo się obudził panicz. A teraz właśnie, kiedy trzeba wejść do domu, to słońce wyszło. Ale zimno i tak jest. Ja zbudował. To będzie domek? Tak. Taki wielki. Lubisz wycinać, co? Tak.
i naklejać. Lubisz, wiem, że lubisz. O, ale szybciej się rwie, pewnie. Co ci jest teraz potrzebne, Klarusia, powiedz. Nonecki. Nonecki, okej. Będziesz się uczyć. Ja się będę uczyć? Tak. Ja się przy tobie bardzo dużo uczę, wiesz? Najwięcej to ty mnie uczysz cierpliwości, córeńko, wiesz? A ty, Wodziu, co będziesz rysował? To jest taki... No, proszę, kredka twoja. Rysuj, Wodziuś. A ja jestem jaki, Klara? Surowy. I co jeszcze? Wodziunio! Mama! Teraz zaklęcie, żeby zgasło. Ale mary pakus, pakus, żeby zgasło. Pakus, pakus, żeby zgasło. Pakus, pokus, no. Nie zgasło. Jak umiecie tak czarować, to czarujcie Władkę, żeby nie dar japy. Czary mary pakus, pakus. Żeby Władek nigdy nie wekał. Piszesz, Klara robi laurkę, tak? Dla kogo? Na ciebie i na papie. Super. To ja idę kończyć szybkie sprzątanko. Ja będę miała pieniądze. Ładziunio. Ups. O, pupy. No nie. Zrobiłam sobie herbatkę i pomyślałam, że obejrzę jeden odcinek Przyjaciółek i od razu widzę uśmiech na buzi Matyśki. Lubisz, nie? Taki babski serial. To co? Pykniemy sobie jeden odcineczek z lenistwa. On jest fajny. Pewnie. No więc tak jak powiedziałam, idziemy na górę. Może maluszki się zajmą jakąś zabawą, a przynajmniej Władek. A ja dzisiaj sobie zrobię jakiś odpust. I mam tam sporo zaległych odcinków. To jest jedyny w ogóle serial, który oglądam. Taki telewizyjny już od, Boże, nie wiem, od 6 lat. I nie oglądam go nigdy w telewizji wtedy, kiedy te odcinki lecą normalnie. W ogóle dla ludzi. O jakichś tam, nawet nie wiem, jakie dni, o jakich porach to leci. W każdym razie odtwarzam to sobie na IP, wtedy, kiedy mam chwilę. No i jestem do tyłu jakiś, nie wiem, do 2 sezony, więc... tam czeka na mnie z paręnaście, jak nie więcej, odcinków. No i tak sukcesywnie, raz na 2 miesiące czasami, włączam sobie jeden odcinek. No, jakiś taki jest lekki, łatwy, przyjemny, relaksujący. I czasem mnie najdzie. Szczególnie wtedy, kiedy nie ma Pawła. I jakoś tak nie mam pomysłu, co zrobić z wolnym czasem. To sobie wtedy go uruchamiam. Teraz też Paweł gdzieś pojechał. No więc ja sobie usiądę z herbatą i obejrzę chociaż kawałek. Nie wydaje mi się, żeby mi się udało obejrzeć cały odcinek. Mama, koleżanki! Nie koleżanki, tylko przyjaciółki. No właśnie, Matylda się domaga, żeby włączyć koleżanki, bo ona też bardzo polubiła ten serial. To jest w ogóle śmieszne. Może to nie jest serial dla dzieci, ale taki najodpowiedniejszy. Ale w sumie też chyba nie jest szkodliwy, nie? Życiowy taki. Już gotowi? Uruchamiamy.